Dzień dobry, Anna Tranowska. Rozpoczynamy poniedziałkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Serdecznie zapraszam. Trzy placówki oświatowe opowiedziały się przeciwko strajkowi, a w trzech 100% jest za strajkiem. To pierwsze wyniki referendum wśród nauczycieli ostrowieckich szkół. Referendum odbywało się w ubiegłym tygodniu i brały w nim udział 34 placówki oświatowe z terenu Ostrowca oraz Bałtowa. Wyniki, biorąc pod uwagę nastroje środowiska nauczycielskiego, dziwić nie mogą. Przytłaczająca większość opowiedziała się za strajkiem, czyli odstąpieniem od wykonywania pracy już od 8 kwietnia. Tylko w czterech placówkach, czyli dwóch przedszkolach, bursie oraz zakładzie poprawczym, a dokładniej tamtejszej szkole, pracownicy nie zaaprobowali takiej formy protestu. Determinacja nauczycieli w tej chwili już sięgnęła szczytu. 30 placówek oświatowych na 34, w których mamy swoje ogniska, przystąpi do strajku od 8 kwietnia. Są to przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły specjalne. Z wyjątkiem przedszkola numer 15, 16, bursy szkolnej zakładu poprawczego, wszystkie placówki będą strajkować. O tym, że nauczyciele, ale i pracownicy obsługi nie widzą już innej możliwości na podniesienie wynagrodzeń niż poprzez strajk, świadczy rekordowa frekwencja w referendum. W wielu placówkach sięgnęła 100%. Frekwencja była bardzo różna, od 70% do 100%. Z tego podobnie, bo od 70% do 100% biorących udział wypowiedziało się za, ale tych z wyższymi wynikami jest więcej. 14 placówek prawie sięgnęły 100%, 3 placówki sięgnęły 100%. Pozostałe placówki wahały się od 70% do 90%. W referendum organizowanym przez ZNP, największy w tym środowisku związek zawodowy, mogli brać udział wszyscy pracownicy szkół, niezależnie od przynależności czy funkcji. My w tej chwili nie dzielimy nauczycieli na członków Solidarności, ZNP czy na bezwiązkowców. To jest naszym zdaniem protest wszystkich nauczycieli i w ten sposób czujemy, że jest on odbierany przez wszystkich nauczycieli. Muszę tutaj dodać, że frekwencja niewiele została zaniżona przez pracowników administracji i obsługi. Oni nie wierzą, że ten protest toczy się również w ich imieniu, chociaż tak jest. Postulaty są również w związku z podwyżkami dla nich i dlatego ta frekwencja była odrobinę niższa, ponieważ bardzo często pracownicy tej grupy zawodowej odmawiali wzięcia udziału w referendum. Wyniki referendum otwierają drogę do przeprowadzenia legalnej w świetle prawa akcji strajkowej, a więc odmówienia wykonywania obowiązków przez personel placówek oświatowych, w których takie procedury zaistniały. Ale strajk nie oznacza zamknięcia szkół. Nie ma takiej możliwości prawnej, żeby szkoły były zamknięte. Szkoły będą otwarte. Będzie komitet strajkowy, który będzie z listą oczekiwał na nauczycieli przy wejściu do placówki. Każdy nauczyciel, bez względu na przynależność, jeżeli zechce wziąć udział w strajku, nauczyciel i pracownik oczywiście administracji obsługi, wpisze się na taką listę i rozpocznie protest. Będzie to polegało na tym, że pracownicy ci w danym dniu nie przystąpią do zajęć lekcyjnych, a również do zajęć opiekuńczych, a więc nie podejmą swoich codziennych czynności. Będą po prostu siedzieć, mogę powiedzieć, bezczynnie w placówce przez okres swojej pracy. Na razie nie wiadomo, jak długo nauczyciele i pracownicy oświaty będą strajkowali, a więc odmawiali pracy. Tego nie wie nikt z tego względu, że raz nie wiemy, jak potoczą się rozmowy z Ministerstwem Edukacji, a dwa nie wiemy, jak długo wystarczy determinacji nauczycielom. Ale z głosów nauczycieli, szczególnie z dużych miast, słyszę, że ta determinacja jest ogromna. Według związkowców jedynie spełnienie postulatu, czyli przyznanie 1000-złotowej podwyżki dla każdego pracownika tego sektora, mogłoby zmienić decyzję o rozpoczęciu strajku od 8 kwietnia. Po prostu muszą być spełnione nasze żądania. My w tej chwili jesteśmy już tak zdeterminowani po wszystkich wypowiedziach w mediach, szczególnie w telewizji publicznej, gdzie non-stop dyskredytuje się nasz zawód, non-stop powtarza się, jak to jest nam dobrze, ile to mamy wolnego. Proszę uwierzyć, my wcale nie chcemy tego wolnego. To wynika z charakteru naszej pracy. Tylko nikt nie patrzy, że nauczyciele wyjeżdżają na 3-dniowe wycieczki, gdzie ich dzień pracy wynosi 24 godziny.
rodzinę. Nikt nie patrzy na szkolenia, na wywiadówki, na wyjścia z dziećmi. Za to nie mamy płacone ekstra. To się dzieje w ramach naszego 40-godzinnego pensum. Sytuacja może się zmienić, jeżeli podczas odbywających się dzisiaj tzw. rozmów ostatniej szansy pomiędzy ZNP a przedstawicielami rządu żądania tej centrali związkowej zostaną spełnione, czyli środowisko oświatowe otrzyma obiecane 1000 zł podwyżki brutto. Osobne negocjacje, choć też dotyczące podwyżek wynagrodzeń, prowadzi drugi związek zawodowy, czyli Solidarność. Ta centrala związkowa chce wzrostu płac o 15% w 2019 i 2020 roku, co w sumie ma nie dawać kwoty 1000 zł. Rozpoczęły się prace porządkowe na ostrowieckich drogach. Zawarte porozumienie pomiędzy gminą a powiatem już po pierwszych dniach wiosny przyniosło pozytywne efekty. Po podpisaniu porozumienia między gminą Ostrowiec a powiatem ostrowieckim dotyczącego przejęcia nadzoru nad drogami powiatowymi rozpoczęły się na nich wiosenne porządki. Służby miejskie widać już na najważniejszych ulicach i chodnikach. Wyszliśmy z inicjatywą takiego wiosennego, kompleksowego sprzątania. To jest pierwszy krok po przejęciu przez miasto w zarządzanie dróg powiatowych. Chcę podziękować tutaj panu dyrektorowi Łukaszowi Dybcowi z Zakładu Usług Miejskich oraz z panią kierownik Magdaleną Pawlik-Kałużą i panią kierownik Mileną Gawon, ponieważ to te osoby są bezpośrednio zaangażowane w te pierwsze prace porządkowe na terenie chodników w naszych ulicach, naszych wszystkich ulicach, i miejskich, i powiatowych, bo miasto jest nasze, stąd sprzątamy wszędzie. Prezydent Jarosław Górczyński nie jest zachwycony stanem czystości dróg i chodników powiatowych przejętych przez gminę. Trochę jestem przerażony jak gdyby skalą, zakresem tego, co zobaczyłem, bo takiej ilości śmieci, takiej ilości brudu, no nie spodziewałem się, że aż tyle tego jest. To widać, jak Państwo zobaczycie, po jak gdyby częstotliwości pozostawionych worków na śmieci. To jest co 2 metry, jest potężny worek zapełniony, więc jest nad czym pracować i jest co porządkować. Zakład Usług Miejskich będzie od tej pory odpowiadał za porządek na ulicach miejskich i powiatowych. W wiosennych porządkach bierze obecnie udział ponad 40 pracowników ZUM-u. Na początku odkrywamy mechanicznie chodniki, pasy zieleni, następnie zbieramy urobek, zamiatamy. Skala zaniedbań, tak jak już tutaj pan prezydent powiedział, jest ogromna. No i chcę Państwu powiedzieć, że żeby dojść do tego standardu, który prezentują gminne chodniki i pasy zieleni, to naprawdę no, wiele, wiele czasu upłynie, abyśmy mogli takim standardem tutaj dysponować w powiatowych drogach. No niestety lata zaniedbań zrobiły swoje. Niedługo będzie także widać na miejskich skwerach i trawnikach efekt jesiennych nasadzeń. Do wiosny tego roku przygotowaliśmy się już jesienią, bo wysadziliśmy ponad 20 tysięcy cebul, tulipanów i hiacyntów i narcyzów. Także miasto rozkwitnie tej wiosny. Będziemy również sadzić bratki. I tak jak tutaj pan prezydent wspomniał, ronda powiatowe, które jak widzimy, jak wyglądają na dzień dzisiejszy, również mają już swoje koncepcje, będą ukwiecone, także na pewno zmienią swoje oblicza. Objęcie nadzorem dróg powiatowych przez gminę będzie sprzyjało kompleksowemu utrzymaniu czystości na wszystkich drogach i chodnikach w mieście. Będziemy chcieli, aby nasi mieszkańcy widzieli inny standard, aby widzieli porządki, aby widzieli to, że warto o te ulice, chodniki dbać, bo to jest wizytówka miasta, wizytówka nas wszystkich jako mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i na pewno będziemy dużą uwagę zwracać na tego typu kwestie. Gmina wspólnie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich dba również o porządek na ulicach wojewódzkich w Ostrowcu. Ta współpraca jest dobra, wspieramy się wzajemnie, więc tutaj są pozytywne przykłady. Na pewno będziemy tutaj mocno zabiegać, aby ten etap przebudowy
ciągu drogi wojewódzkiej 754, czytaj Aleja 3 Maja, nowe rondo przy ulicy Okulnej Dękowskiej z nowym odcinkiem ulicy Dękowskiej z zakończeniem Radwana do skrzyżowania z Jana Pawła i nad tym pracujemy. Chcielibyśmy, żeby to też w miarę szybko zostało rozpoczęte do realizacji inwestycji. Wiosenne sprzątanie trwa już także na ulicach miejskich, choć tam pracy jest dużo mniej. Gmina ma także dbać o systematyczne wykaszanie poboczy i pasów zieleni w okresie wiosennym i letnim. Dzielnicowy z Ostrowca, który skończył pracę i szedł do samochodu, zwrócił uwagę na tor jazdy innego auta. Podejrzewając, że jego kierowca może być pijany, zatrzymał wóz. Przypuszczenie się potwierdziło. Policjant zabrał 32-letniego kierowcę do pobliskiej komendy. Badanie wykazało, że mężczyzna prowadził Audi, mając blisko 2 promila alkoholu w organizmie. To nie był udany weekend dla naszych drużyn. Żadna z nich nie odniosła zwycięstwa. Od przegranej rozpoczęły walkę o utrzymanie w lidze siatkarki Krzo. W pierwszym meczu play-off o 11 miejsce w lidze Wolej Wrocław pokonał Krzo Ostrowiec 3-0. Wrocławianki odniosły zasłużone zwycięstwo. Nasze siatkarki tylko momentami nawiązywały równorzędną grę. Dla gospodyń to wyraźny sygnał, że będą one w tej konfrontacji zdecydowanymi faworytkami. W sobotę nasze siatkarki rozegrają mecz rewanżowy. Jeżeli go przegrają, to czeka ich spotkanie z mistrzem pierwszej ligi. Drugi mecz z Wolej Wrocław zostanie rozegrany 30 marca o godzinie 18 w Ostrowieckiej Hali. Również piłkarze ręczni nie mogą minionego weekendu uznać za udany. W sobotę we własnej hali ulegli Padwie Zamość 28-23. Zwłaszcza pierwsza połowa była nieudana w wykonaniu ostrowieckich szczypiornistów. Goście uzyskali w niej aż 10-bramkową przewagę. Wtedy jednak w ekipie pomarańczowo-czarnych świetnie zaczął bronić Kasper Kijewski, a rzuty podopiecznych trenera Tomasza Radowieckiego coraz częściej trafiały do bramki rywala. Ostrowczanom udało się zmniejszyć stratę, ale wypracowanej przewagi Zamość już nie zaprzepaścił. Jedynie piłkarze Krzo 1929 wywalczyli jeden punkt. W Świdniku zremisowali z Awią 2-2. Nasi piłkarze rozpoczęli mecz pechowo od samobójczego gola, ale na szczęście skuteczny ostatnio Michał Grunt, wykorzystując błąd bramkarza Awi, doprowadził do wyrównania w 24 minucie. W pierwszej połowie obie jedenastki miały jeszcze okazję do podwyższenia rezultatu, ale zabrakło skuteczności. Druga połowa rozpoczęła się od gola dla Awi w 48 minucie i było 2-1 dla gospodarzy. Krzo dość szybko odpowiedział. W 54 minucie po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym Awi najwięcej zimnej krwi zachował Damian Mężyk i było 2-2. Ostatnie 10 minut nasza drużyna grała w osłabieniu. Za drugą żółtą kartkę boisko musiał opuścić Dominik Heba. Nie wpłynęło to jednak na zmianę wyniku. I to już wszystkie informacje, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.